Siemaneczko widzowie, witam was w dzisiejszym odcinku Pet Simulator X. Jak widzicie, za 40 sekund mamy nowy update. Ja już dostałem update Hype Gifta, więc może coś fajnego się uda dzisiaj wydropić. Ale jeszcze ostatnie 20 sekund czekamy i będzie pewnie reset serwerów. I dowiemy się, co nas dzisiaj czeka. Mamy updating now. No i mamy widzowie nowy update. Jest dwa nowe huge pety. Tokyo Alley Quest, mamy jakiegoś questa. Tokyo Alley X, Secret Dojo Door, Secret Dojo Egg, Secret Dojo Chest, Hologram Exclusive, Bugfixy i wiadomo tygodniowe update'y. Gdzie my tu mamy? Jest Hologram Shark, Tiger, Axolot, Huge Hologram Shark, Huge Hologram Axolot i Titanic Hologram Cat. Także widzowie, mamy tutaj nowy świat. Gdzie idziemy? Gdzie jest ten dojo? Już tu gdzieś widziałem Tokyo Alley Egg Entrance. Co tu mamy? Find the hidden egg. Find the hidden alley egg, o właśnie. I tu ma jakąś skrzynkę, które musimy poniszczyć. Ej, ale kozackie. Gdzie tu są jeszcze te alejki? Są tu cztery alejki. 20 tysięcy QT siły mają. Ile to jest tych skrzynek? Raz, dwa, trzy. No trochę ich jest. Ja coś tak widzowie czułem, że z tą alejką coś będzie takiego. Te potaniałe, niepotaniałe jajka. Ale to jeszcze widzowie, otwórzmy sobie tego update Hype Gifta. Może coś fajnego dostaniemy. No niestety, party Axolot. Dobra widzowie, muszę pofarmić i widzimy się jak zrobię te skrzynki. Chociaż trochę długo to zajmie. Jeszcze widzowie, tutaj na samym końcu jest ta arenka z tym dojo 45B. Kartun końców, ja mam 112, więc na szczęście mogę tu od razu wejść. I mamy tą wielką skrzynkę. I co my tu mamy? Increased chance. A, czyli są te same pety, tylko jest zwiększona szansa i kosztują 640 milionów. Otwórzmy 8. No jak widzicie widzowie, to drop to taki sam jest. Nie no, na co tu jest zwiększona szansa? Przyjęła na 8 jajek wydaje ile? Z parę bilionów, ma 47,5 i tylko 6 legend, a ja tyle wydałem. O nie, zresetowało mi ten i daje mi te epiki, a ja tego nie chcę. Legendy mi wystarczą. No i widzowie, zbliżamy się do zniszczenia pierwszej skrzyneczki. Patrzcie, już tak mało zostało. Jeszcze super serwer Event Breaker raz 25 damage został włączony, więc elegancko. Szkoda, że akurat ten Scavenger Egghunt się zaczyna. Ale niszczymy, niszczymy. I czy coś z tego dostaniemy? Uwaga, ostatnie 400, 300, 200, ostatnie 100 i loot bagi są. I kolejna skrzynka. I tak jeszcze... Co tam w ogóle dalej jest? No nie mówcie, że tam są same skrzynki tak dalej w kółko. Czekajcie, widzę, ja mam tu sposób, żeby przejść nad tym chyba. A nie, tu się nie da. Nad poprzednio się dało. Z tamtej strony nic nie ma, ale czy z tamtej coś jest? Tu w ogóle coś zasłania, nie widać. Ja tam nic nie widzę, chyba że chodzi o te drzwi. Jeśli mamy w te drzwi wejść, bo tam są jakieś drzwi na wprost, to może o to chodzi. No ale dobra, niech tu niszczą chłopaki razem ze mną. I tu armata jest, aha, back to limbo. Nie było tego wcześniej? Nie pamiętam widzowie, czy było, czy nie. Tu ktoś biedny sobie niszczy te skrzynki, nie wiem po co. Tutaj też, bez sensu. To jest wszystko to samo. Ale zaraz zaczyna się Scavenger Egghunt, widzę, więc jeszcze na to musimy ich zapolować. Dobra widzowie, mamy pierwsze jajeczko, tak samo jak w poprzednim update'cie. Tutaj przy steampunkowej skrzyneczce, więc może się powtórzyło. No niestety Safari Cat, dużo bugów, to mi się podoba. To czekajcie, gdzie były poprzednie te, na limbo była. I czy się powtórzyło? Nie, nie powtórzyło się, po prostu tak się zrespiło jajko i tyle. Dobra widzowie, drugie jajko właśnie znalazłem na Cat Kingdom. I otwieramy. No i niestety znowu Safari Cat. I jeszcze zostało mi ostatnie jajeczko do znalezienia. No i jest ostatnie jajeczko na Axolot Worldzie, na tym środkowym takim. Nie, na tym pierwszym, nie środkowym. Takie ciężkie do zauważenia, ale otwieramy. No i niestety Safari Cat po raz trzeci. Liczyłem, że może coś fajniejszego trafimy, no ale niestety nie tym razem. Może za tydzień przy kolejnym update'cie. I w ogóle widzę, pokażę wam jednego buga, co się właśnie stało. Tutaj razem z widzem mamy tego buga. Jak wyszliśmy z tego świata szkodzi jajeczek, może się naprawiło? No nie naprawiło się, patrzcie. Znowu się zrespiły te nóżki. No jak ktoś wyszedł stąd, to jest zbugowane i nie może tu już wrócić. Zniszczyć dalej mogę, ale no, nie mogę tam przejść. Może się odbaguje, jak zniszczymy to, mam taką nadzieję. Bo jak nie, to chyba będę musiał szukać jakiegoś innego serwera, gdzie ludzie niszczą to. Ale jeszcze widzę, w międzyczasie mamy oczywiście do kupienia trzy nowe hologramowe jajeczka, więc musimy to kupić.
No i trzeba widzowie coś otworzyć. Może coś fajnego się trafi. Uwaga, uwaga. Chcę trzy. Nie no, pojedynczo będę otwierał. Klikamy. No i niestety hologram Shark. Jak on wygląda, gdzie on tu jest? Strength 2. To chyba najgorszy, nie? Właśnie, najgorszy, nie? Otwieramy drugie. No nie no, znowu hologram Shark. Tydzień temu miałem farta, czy tam dwa tygodnie temu, jak był ten update jak z dominusami, a teraz lipa. No proszę, tylko nie hologram Shark. Dobra, hologram Tiger, może być. Ale chyba stać mi jeszcze na jedno jajko. Tak, stać mi na jeszcze jedno jajko, widzę, to jest znak, to jest przeznaczenie. Więc kupuję, bo otwieramy i... Proszę, 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 proszę. No niestety. No i znowu hologram Shark, no nie. No to niestety wracam do niszczenia. Bez dzisiaj epickiego dropu. Widzowie, właśnie niszczę trzecią skrzynkę i patrzcie, ile tu osób zblokowało. No bo przecież raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób zblokowało. Ale to chyba sam jestem i czekam na tą ostatnią skrzynkę. I w ogóle na stronie Big Gamesów wyczytałem, że po prostu raz na godzinę respi się na którejś alejce te jajko i trzeba to znaleźć i trzeba zniszczyć trzy skrzynki właśnie na to godzinę i żeby móc potwierdzić przez chwilę jakieś nowe jajko. Ale próbowałem wcześniej zerknąć na każdej alejce, nie widziałem żadnego jajka. Aha, czyli teraz się dopiero pojawia, jak zniszczyłem wszystkie trzy, że nie ma jajka w tej alejce, spróbuj inną. Czyli muszę teraz zniszczyć kolejną alejkę, żeby znaleźć jajko. Ale widzę, wiecie co, ja sobie znajdę jakiś serwer, bo tu cienko ludzie z tym niszczeniem mają, więc idę na jakiś inny serwer, może znajdziemy to jajko wreszcie. No i widzowie, jak widzicie, znalazłem to jajko, nikogo na samym końcu nie ma, jest jajko, ale nie da się do niego dojść. To jest, czemu to jest takie pobugowane i jest faktycznie 59 minut szans na to jajko. Po co ci ludzie to tu niszczą, jak to jajko jest tam, no halo? Ci ludzie są szaleni. Ale czemu te nóżki są takie pobugowane? Nie no, może się teraz to jakoś odbuguje. Słuchajcie, ja spróbuję się poteleportować i mam nadzieję, że to się odbuguje. Bo chyba chłopaki zniszczyli tu, nie widzieli jajka, poszli gdzieś indziej, a tu się jajko zrespiło nagle. Nie da się, nie da się. Ale mamy trawing merchanta i go też chciałem, więc od razu lecimy. Zobaczyć, czy są jakieś nowe pety w ogóle w tym update'cie. Butterfly Llama, nie wiem czy to było. W ogóle mam stronę Big Gamesów. Tak będzie najprościej. Dwa nowe Huge, Huge Ninja i Huge Dragon. A i one są w tej alejkowym jajku. Nie, nie mamy. Nie mamy nowych petów, więc nie ma co tu nawet zaglądać. Ale to widzę, jest bez sensu, że musimy uczestniczyć przy niszczeniu. W sensie z jednej strony jest dobre to, bo wiesz, ktoś może schodzić po serwerach tak jak ja i po prostu wejść na gotowe jajko otwarte, ale nie wiem, kogoś może raz wywalić z serwera i co, i wróci i już jajka nie ma. No bez sensu trochę. Przynajmniej dużo osób tu niszczy, więc nie wiem. O, ktoś otwiera, klikamy. No niestety trafił Sharka tak jak ja. Spróbuję jeszcze to poniszczyć widzowie, jak się nie uda to. To nie chce mi się farmić po prostu tych jajek, żeby wam pokazać tylko co tam jest za drop. Bo jajko już widzicie, ono się pokazuje dopiero jak się zniszczą przez skrzynki. A to, że nie mogę tam dojść, to nie wiem czy to jest bug, czy specjalnie tak. Widzowie, mam do was wspaniałą wiadomość. Wiecie co się właśnie stało? Jak macie poblokowane te nóżki, wystarczy, że zniszczycie jakąkolwiek skrzynkę z tych wszystkich. Ile tu jest? 3, 6, 9, 12 skrzynek i wam się wszystkie nóżki odblokują. Ja zniszczyłem tam po drugiej stronie z tymi ziomeczkami tam i mi tutaj się odblokowało do fartów. Ile jedno jako kosztuje? 800, no dobra widzowie. Otwórzmy. Co tu możemy trafić? To samo, tylko że Huge jest inny, tak? Tak, bo tam jest Kawaii Cat. No dobra, no. Otwieramy. Jest jakiś event lag albo coś? Nie, nie ma. Dobra, otwieramy. Nie mam dostępu do tego? Czemu? Naprawdę? Jak nie niszczyłem skrzynek, to nie mam i tak czy siak do tego dostępu? No to widzicie, kolejne nowe rzeczy się dowiedziałem. Super. Coś czuję, widzowie, że nie będzie nikt z tego korzystał. I Preston to znerfi albo coś zmieni w tym. Bo wystarczy, że wywali mnie z serwera i już nie będę miał dostępu do tego jajka, bo tak po prostu. Nie no, dobra widzowie. Niszczyliśmy znowu tą skrzynkę ostatnią. Jakiś reload był i chyba wszystkie skrzynki się zespiły na nowo. No nie mówcie, że to tak się stało, bo to chyba będzie jakiś żart już. O, reakcje wszystkie na czacie lol, no. O, skrzynki dostały nerfa, dlatego 5000 mają, a nie już ten, a nie 20.
A ty? Od kiedy ty tu stoisz? O, zostało coś pododawane, widzowie. Tego też nie było na tym znaku. Tu coś też się kryje? Nie, nie kryje się. Ale już zostały skrzynki znerfione. Już mówiłem. Ja to w dosłownie 5 minut temu to było, a już tu wykrakałem. No właśnie, nawet ktoś ogarnął to. W ogóle, widzowie, 31 marca, taka ciekawostka, co teraz przeczytam ze strony Big Gamesów, dojdzie jakiś huge chef cut i przyjdzie to z My Restaurant, czyli ta moja restauracja, tą grą od Big Gamesów, update'em 31 marca i macie szansę zdobyć tego huge chef cuta w Pet Simulatorze. I to jest nagroda za obsłużonych 100 tysięcy klientów po 31 marca w My Restaurant. Czyli jak będzie update i obsłużycie 100 tysięcy klientów, to wtedy dostaniecie huge chef cuta w Pet Simulatorze X. I to tyle z tego update'u, bo już całe sobie przyjrzałem. Nic więcej nie ma. I widzowie, w zeszłym odcinku do wygrania mieliście takiego Cupcake Unicorna. Nick zwycięzcy macie na ekranie, muszę zobaczyć, jak on się nazywa, Charlie. I zwycięzcą jest widz o nicku Fomix i nick z gry ma Pietruszka i jakieś tam cyferki. Nie chcę mi się tego literować. A, 11222, dobra. Myślałem, że trudniejsze te literki ma. Gratulacje, wysyłamy. Bez komentarza. Dobra, widzowie, druga próba wysłania tego. I uwaga. Poszło, dobra, udało się. Więc elegancko. A w tym odcinku, widzowie, do wygrania będziecie mieli tego jednego szarka. Ja sobie go od razu zablokuję. Zablokowany. Więc w komentarzu, widzowie, musicie napisać Shark, Rekin i pospacji wasz nick. Przykład macie u góry ekranu. I wtedy w następnym odcineczku z Pet Simulatora będziecie mieli szansę wygrać takiego oto pecika. Oczywiście musicie napisać ten komentarz, zostawić łapeczkę pod filmem i subskrybować kanał. Dobra, widzowie, wreszcie za trzecim razem udało mi się to jajo znaleźć. I proszę, żeby działało. Działa, jest, działa, wszystkie trzy skrzynki zniszczyłem i działa. Nawet pisze, że znalazłem tego chesta, więc mogę przewalić całą kaskę tutaj teraz. I zobaczymy, czy coś fajnego trafię. O, shiny chef monkey. No nic poza tym samym, co w tych gorszych jajkach. No nie, no naprawdę. Nawet mityka? No, ktoś inny trafił mityka. A ja same legendy, no. Unlucky. No i to tyle. Całą kaskę przewaliłem w 20 sekund. 69 petów otworzyłem. No cóż, bywa. Ja wam, widzowie, dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, pamiętajcie o łapeczce w górę, o komentarzu konkursowym oraz możecie napisać, jak wam ten update się podoba oraz jak nie subskrybuję kanału. Koniecznie zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić wszystkich filmów. Dzięki za oglądanie i pa pa.